Zobacz, masz tutaj faceta. Nawet jak go bym ubrudził, to on nigdy w życiu tej torby nie zdejmie z tych ramion. A nie mam możliwości grzebania mu, jak on ma to wszystko na widoku. Tam idzie, zobacz, na przykład dziewczyna ta czarna i też się nie nadaje, bo nie ma żadnego ubrania na sobie wierzchniego, czyli nie mam możliwości zrobić fermentu, czyli przykryć, zakręcić, wiesz. No tu idzie dziewczyna, poczekaj. Zobacz, widzisz? Typowy przykład, fajna torebka. Idę. Fryzjer ponownie wpada na swoją ofiarę i brudzi jej kurtkę. Bo ja muszę kończyć. Boże, bardzo panią przepraszam serdecznie. Kurczę, bardzo panią przepraszam. Nie no, państwo, ja to już wyrzucam. Ja się też śpieszę. Ja wiem. Jak to wygląda? No bardzo źle. Jak pan mógł wejść? Proszę panią, bardzo panią przepraszam. Mogę? Nie, trzymaj chisteczki. Kobieta zdjęła kurtkę. Fryzjer wykorzystuje to i zaczyna pomagać jej w wytarciu lodów. Przepraszam bardzo. Można wejść kogoś, uwalić kogoś lodami. Wie pani co, no naprawdę moja wina. Bardzo panią, bardzo panią przepraszam. No jestem po prostu, żeby... Już. Fryzjer zasłonił rękę kurtką kobiety i błyskawicznie wyjął z jej torebki portfel. Pan chodzi, uwala kogoś lodami. No, pan jest jakiś pijany? Nie no, przepraszam bardzo, moja wina. Dobrze? Bardzo panią przepraszam. Kobieta niczego nie zauważyła. Fryzjer odchodzi z portfelem i przekazuje go Elvisowi. Widziałem, portfel jej buchnąłeś. Leć. Alicja. Dobry, pani Alicjo, rozmieni mi pani 50 zł. Skąd pan zna moje imię? To znam. Dlaczego pan ma mój portfel? Nie, przy mnie weź. Zaraz pani oddam, spokojnie. Nie, przy pana weź. Zaraz, gdzie pani ten portfel straciła? Nerwową sytuację obserwuje dwóch przypadkowych mężczyzn. Pan odejdzie. Nie odejdzie. Odejdź. Odejdzie. Ej, ale trzymaj te ręce przy dupie. Fryzjer przerywa szarpaninę. Prowadzący chcą wyjaśnić, że kobieta odzyska skradziony portfel. No to jest portfel pani, nie pana. A ja z panią chcę porozmawiać o tym. Prowadzimy program telewizyjny Złodzieje. Wie pani, gdzie pani straciła ten portfel? No najwyraźniej pan mi ukradł. Który pan? Ten pan. Dzięki za pomoc, bo to też jest ważne. Mężczyźni zdecydowali się odejść dopiero po tym, jak usłyszeli o realizowanym programie, a portfel wrócił do właścicielki. Pani nie zauważyła, bo on zrobił przesłonę tą kurteczką, przesłonił i mógł działać. Ktoś z boku mógł widzieć, ale pani już nie. Już o to chodzi. Pani by się zorientowała, jakby pani potrzebowała za coś zapłacić, ale on już by był daleko. Gdyby był prawdziwym oszustem, gdyby to nie był program. A mam nadzieję, że pani zrozumiała lekcję. Rozumiem. Do widzenia. Z pozoru przypadkowe zdarzenie i ubrudzenie ubrania ofiary to w rzeczywistości bezczelne działanie złodzieja służące dokonaniu kradzieży.